Nareszcie w plenerze. 10 stopni, 20 książek i dwie łajzy, które mają większe parcie na szkło ode mnie. I na wstępie muszę powiedzieć, że to jest skandal, bo ostatni bukol robiłem 7 miesięcy temu. Okoń, czy to znaczy, że ty więcej zacząłeś czytać niż kupować książek? No co, kto by to widział? Więcej książek czytać niż kupować? Słusznie pytacie, skąd na to wszystko brać pieniążki? Wziąć kredyt, mieć pracę? Ja mam odpowiedź. Z taniej książki. I trzeba im przyznać, że trochę się z tą nazwą wkopali, bo to zobowiązuje ich do tego, że zawsze powinno być u nich tanio. I faktycznie kuszą promocjami, a nawet czasami grożą. Bo jeżeli chcecie się dowiedzieć, czym jest klątwa 100 stron albo wrednego kuriera, to odsyłam was do swojego Instagrama. Niebawem opublikuję te informacje smutne. I zawsze tam, gdzie pojawia się dużo książek, jakiś bukol, to pojawia się ktoś z taniej książki i pisze: hej, a może jakiś kodzik rabatowy dla twoich widzów? A ja wtedy mówię: można, jak najbardziej. Jeszcze jak. A że my jesteśmy bardzo mili, to możemy się im odwdzięczyć. Za chwilę będą mieli 100 tysięcy obserwujących na Instagramie. Trochę jestem zły, zazdroszczy, przyznaję. Ale mamy dobre serca i pomóżmy im dobić te 100 tysięcy, a jeżeli już mają, to niech mają jeszcze ponad te 100 tysięcy. No bo trzeba im przyznać, fajnie ten profil, kurde, prowadzą, no i mówią, że są najlepszą księgarnią internetową w sieci. Dobra, skończmy ten temat. Dajcie im ten follow i pokażę wam 20 absolutnie wyjątkowych książek. Zacznijmy z wysokiego C, od Tolkiena. Ale nie tego, co napisał, a raczej tego, co przetłumaczył. A przetłumaczył naprawdę wyjątkowe dzieło, bo to Beowulf. To staroangielski poemat z okolic 8 wieku. Ktoś podobno tę historię potem przypisał w okolicach 10 wieku i tak została ona podawana dalej, przez niektórych nawet uważano za jako taka pierwsza opowieść fantasy. Przesadziłem? Może pójdę o krok dalej i powiem, że Beowulf dla czytelników, ze względu na swoje korzenie, powinien być jak Biblia. Ci z was, którzy włączyli stoper, teraz możecie go zatrzymać, bo pojawią się dwa najczęściej padające na tym kanale słowa. To w zasadzie nowela, a nie książka, pięknie wydana, z ilustracjami, ale czy to wydanie jej w czymkolwiek pomoże? Ponieważ zawartość budzi pewne wątpliwości wśród fanów Stephena Kinga, że jest to dziełko raczej przeciętnej, delikatnie mówiąc, jakości, ale... No i tak przyjdziecie tu, wise, wiem o tym, bra? Ja nie jestem taki, że lecę tylko na książki nowe. Ja też nauczyłem się szukać książek na rynku wtórnym, szczególnie takich, których już nie można dostać. Taką książką jest Nowy Alfabet Mafii, bo chyba już o tym mówiłem wielokrotnie, interesuje mnie świat gangsterski. Wolałbym uniknąć uzasadniania, skąd się bierze to zainteresowanie. Wiecie, tak po tych wszystkich ojcach chrzestnych, po tych historiach, często w których gloryfikujemy tych gangsterów, o jakichś legendach, warto jednak sięgnąć do faktu i zobaczyć, jak wygląda mafia, a mniej ciekawi, jak wygląda polska mafia. Zawsze mnie to interesowało, jak ten sycylijski wzór być może wpływał albo nie wpływał na nasz polski, rodzimy rynek gangsterski. Kto był tym Godfatherem w Polsce? To jest chyba taka jedyna książka, dobrze też oceniana, gdzie rzeczywiście spisano te najznamienitsze, te najbardziej mroczne postaci polskiego świata przestępczego. To jest pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Nocny pociąg do Lizbony to natomiast książka, którą już od dawna chciałem przeczytać. Wiem, że był film, ja go nie oglądałem, a książka jest cały czas gdzieś na jakichś listach polecana, cały czas rzucała mi się w oczy i jako perełkę dostałem ją właśnie w wydawnictwie Nuance Oblong, które zaczyna słynąć z tego, że właśnie wydaje takie ciekawe tytuły. Format tej książki jest trochę niestandardowy, więc mój regał będzie płakał z tego powodu, a sama książka, nie mam zielonego pojęcia, co mnie w niej spotka. Podobno jest tam tajemnicze spotkanie dwojga właśnie w pociągu. I co ono przyniesie? Nigdy nie wiadomo, co przynoszą takie przypadkowe spotkania. Może odkryją wzajemną miłość do drożdżówek, może do serialu Gra o Tron, albo może wzajemną niechęć do Blanki Lipińskiej. A teraz pięć za jednym zamachem, bo wszystkie stanowią, można powiedzieć, jedną spójną całość, ale rozpasaną na wiele wieków, bo to przegenialne filary ziemi,
które Wam pokazywałem w okładce cyfrowej, a teraz proszę, tak one się prezentują w papierze i cieszę się, że są wydane w miękkiej oprawie, bo naprawdę książek o takiej objętości nie czyta się dobrze w twardej oprawie, nie można ich nigdzie ze sobą zabrać. Normalnie, jak już biorę to w ręce, to aż mi... Bo wiem, że tam czeka na mnie wielka przygoda, świetni bohaterowie, wiele wątków, właśnie to jest taka historyczna trochę gra o tron. Niech stanie się światłość, to jest książka, którą będę czytał, bo dwie z nich już przeczytałem. Filary Siemi. Siemi? Siemie lniane tam było też. I Zbroje Światła, czyli można powiedzieć najbardziej oddalone od siebie tomy. Natomiast Niech stanie się światłość to jest ten taki pierwszy, umiejscowiony w X wieku. No już nie mogę się doczekać. Kurde, kiedy? Kiedy? Ej, mam pomysł na nową serię. Konfesjonał czytelniczy. Spowiadam się z nieprzeczytanych książek. Niech będzie pochwalony święty Stephen King i Sapkowski Zawsze Dziewica. Nie przeczytałem jeszcze książki pod tytułem Marsjanin. Bardzo żałuję, postanawiam poprawę i proszę o rozgrzeszenie. Przy takim nastawieniu mówię goodbye, Winnetou. Amen. 19,99. Tyle kosztował mnie Marsjanin. Dałem natomiast inną książkę tego autora, Projekt Hail Mary. Była dobra, ale nie do końca, trochę nużąca. Ale bardzo spodobało mi się podejście autora, które zauważacie, że także jest w Marsjaninie. Mianowicie on kreuje bohatera, który jest w bardzo trudnej sytuacji, ale zachowuje się w dość zabawny sposób. Próbuje sobie humorem z tym radzić. Komentuje to tak, jakby był trochę wkurzony, że znalazł się w beznadziejnej sytuacji. Tam nie ma rozpaczy. Fajny sposób. Podoba mi się to. Podoba mi się ta narracja pierwszoosobowa. Jak pochwaliłem się, że kupiłem, to zapewniali się na Instagramie, że Marsjanin lepszy, żebym czytał, że się nie zawiodę. Trzymam za słowo, bo jak nie, to co? To co zrobisz? To rękę wsadzę przez ekran i... Mam tu też książkę, którą pozwolono się częstować, ale ta książka trafiła w moje ręce nie z przypadku, z bardzo znamienitego polecenia. Po plebiscycie lubimy czytać, poznałem wiele wspaniałych, ciekawych tuzów literatury i przy regale, z którego pozwolono nam się częstować, jak ktoś na przykład nie jadł, to mógł sobie wziąć książkę, tam przy tym regale równocześnie ze mną pojawił się Jerzy Rzymowski. Przegenialna postać związana z fantastyką, redaktor zresztą gazety Nowa Fantastyka, człowiek, chciałem powiedzieć legenda, ale znowu bym przesadził. Jerzy mówi tak, jak nie wiesz co wziąć, to weź Tajemne Rysunki. Ja od razu, jakbym dostał rozkaz od komendanta, biorę to szybko, żeby mi nikt nie zabrał. Czytam z tyłu Stephen King. Pisze nie jedno zdanie, a dwa zdania, cztery linijki, napisane ze smakiem, niespodzianki, rysunki. I ta książka była nominowana w kategorii horror. W plebiscycie lubimy czytać. Jestem cholernie ciekaw, co znajdę w środku, bo dla mnie książki Stephena Kinga nie do końca są horrorami, a przynajmniej nie wszystkie. I chciałem zobaczyć, jak taki horror z prawdziwego zdarzenia się czyta. Skoro pozwoli się częstować, ja byłem głodny, no to mówię, wezmę sobie jeszcze coś, co mi wpadło w oczy. Jest to reportaż, książka pod tytułem W trybach chaosu, jak media społecznościowe przeprogramowały nasze umysły i nasz świat. Moje zainteresowanie, mój konik, związany też z moimi studiami. Bardzo mnie ta tematyka interesuje. Ja wiem, że temat mediów społecznościowych, tego jak wpływają na ludzi, został już przemielony pierdyliard razy, ale nigdy nie przeczytałem o tym książki. A teraz książka, która sprawiła mi bardzo dużo radości. Miałem ją na swojej liście od chyba 8 lat. Bardzo ją pragnąłem przeczytać, cały czas się pojawiały jej polecenia. I to książka pod tytułem Ślepowidzenie. Informuję, że niedawno się pojawiło to wydanie, bo długo tej książki nie było na rynku, ona zniknęła. To podobno jest fantastyka najwyższej próby, taka, którą powinno się znać. Naprawdę z wielką nadzieją, z wielkim entuzjazmem wypatruję pierwszego posiedzenia z tą książką. Byle ono nie było, wiecie, w jakim miejscu, ale nawet jak będzie tam, to i tak sprawi mi przyjemność czytanie tej książki, na pewno. Co tam takiego jest interesującego? Halo? Co tam takiego jest ważniejszego niż ślepowidzenie? Ja tu się produkuję. Schron przeciwczasowy. Bardzo ciekawy tytuł, który trochę mnie skusił. Również opis, że to powieść uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Bookera za 2023 rok. Nie wiem, czego się spodziewać. Olga Tokarczuk poleca, więc to pewnie będzie literatura wyższej próby, może z wyższym progiem wejścia. Więc niewykluczone, że połamię sobie kolana i powybijam zęby w trakcie czytania. Natomiast ta tematyka bardzo mnie interesuje. Powiem wam szczerze, że kiedyś nawet miałem pomysł na powieść, w której będzie dochodziło do jakiegoś przenoszenia się w czasie. Być może kiedyś się napisze. Jest tutaj także książka Edgara Allana. Ty nie! To jest książka o Edgarze Allanie Poe. To jest jego biografia. Najświeższa, najnowsza. Dosyć obszerna. Wydana też bardzo pięknie. Ale to postać cholernie ciekawa, Edgar Allan Poe. Ten, który inspirował chociażby Stephena Kinga, wielu innych później pisarzy, którzy sięgali do jego motywów nie tylko ze względu na rodzaj grozy, ale Poe był
poetą prawie, że można tak powiedzieć. I ciekawostka, może o tym wiecie, jedna z piosenek Sanach, śpiewana z Grzegorzem Turnałem, jej tekst stanowi wiersz właśnie Edgara Allana Poe. Pociągnij za spust, do roboty. To jest książka, która przydałaby się każdemu z nas, żeby w końcu przestać prokrastynować, zacząć czytać, zacząć pracować. Taki też był cel, kiedy sięgałem po tę książkę. Polecił mi ją również Radek. Radku, bardzo ci dziękuję, ale nie obraź się. Na ten moment czuję, że przepłaciłem, bo nie jest to tania książka. Zawarte są w niej takie bardzo, ale to bardzo ogólno brzmiące złote myśli, ale właśnie taka jedna, nawet najprostsza, najbanialniejsza, nawet prawda odkryta, trywialna rzecz może odkryć wam prawdę o sobie albo wprowadzić w wasze życie zmianę na lepsze. Więc wtedy przestają się liczyć jakiekolwiek pieniądze, bo taka wskazówka, taka zmiana jest bezcenna. Musisz być twardy. Mam tutaj też coś niezwykłego. Coś, co być może znacie, też perełkę od Noa Sublon. Alamut Vladimira Bartola. No i ona podobno nawet zainspirowała twórców znanej serii gier Assassin's Creed. Ta książka chyba zalicza się do kategorii fantastyka, aczkolwiek ona trochę też krytykuje system polityczny. Więc oczekuję wielkiej przygody, bo dużo stron, ale też bardzo ciekawej obserwacji świata. Kochani moi miłośnicy fantastyki, mam nadzieję, że nie czujecie się zaniedbani, a jeżeli tak, to jeszcze dla was na koniec bardzo pozytywny akcent, bo książki z lubianego i znanego wam wydawnictwa Fabryka Słów. Pierwszą z nich jest książka Michała Gołkowskiego pod tytułem Pierzasty wąż. Tytuł ciekawy, podobnie jak sam bohater z okładki. I to jest powieść trochę historyczna w stylu Gołkowskiego, czyli ma się czytelnik dobrze bawić, ale jednocześnie poznać jakiś fragment świata, jakąś historię świata. I mówię sobie, kurde, lubię takie rzeczy. No. Od kochanych dziewczyn z Fabryki Słów dostałem jeszcze Czarne Miecze Arkadego Sałuskiego. Nie czytałem jeszcze książek Arkadego, bardzo za to was przepraszam i Arkadego też za to przepraszam. Nie powinno być mu z tego powodu smutno, bo jest w gronie 1500 innych znamienitych pisarzy. Ja bardzo lubię klimaty azjatyckie, typu Szogun, którego też oczywiście jeszcze nie przeczytałem. Arkady to jest człowiek, który mógłby być ambasadorem Polski w Japonii. Tak dobrze poznał tę kulturę, zgłębił ją, detale, wszystkie rzeczy. One są dopracowane w najmniejszych szczegółach, więc jeżeli szukacie czegoś o wojownikach w Japonii, czegoś wiarygodnego, to można zaufać Arkademu. Znaczy tak, mówią na mieście. O, z tego to powinienem się rozgrzeszyć. Ta książka była fenomenem, nie tylko w wydawniczym, bo zobaczcie, jakie ciekawe wydanie, ale ona poruszyła wielu czytelników, bo Rebecca Kwang znana jest z fantastyki, a tutaj dała czytelnikowi trochę, może powiedziałbym, autobiograficzną opowieść, tak przynajmniej jest napisane tutaj, tak? Tak, ta książka traktuje o czymś, co jest nam bliskie, o wyścigu po sukces, o mediach społecznościowych, też o rynku wydawniczym, o tym, jak zrobić karierę, czy robić tę karierę po trupach do celu. Myślę, że to może być bardzo pasjonująca lektura i tę książkę za jakiś czas pewnie sobie przeczytam. No i jak wam się podobało? 20 książek. Czy macie któreś z nich? Czy któreś z nich czytaliście? Czy któreś z nich zamierzacie przeczytać? A jeżeli pamiętajcie, brakuje wam pieniążków, to pieniążki na książki w taniej książce. Z taniej książki? Tania książka, podobnie jak ja niedawno, obchodzi swój znamienity jubileusz. Mają dużo więcej followersów, bo mają aż 100 tysięcy, bo robią fajny content, fajne rzeczy i dają rzeczywiście tanie książki. Zostawiłem wam link w opisie tego filmu, jeżeli chcielibyście sobie coś kupić, no to jest teraz ku temu dobra okazja, bo akurat trafi się coś taniej. No a w ramach odwdzięczenia, tak jak was wcześniej prosiłem, możecie zostawić im follow. Mówią, że karma wraca, więc jak oni mają 100 tysięcy, ja mam 40, teraz oni mi te 60... Mam nadzieję, że miło z naszą trójką spędziliście czas i do zobaczenia w kolejnych filmach. A co dla was już przygotowuję niedługo? Będzie kolejny odcinek Zbrodni i Kawy, ale też Remigiusz Mróz podobno napisał nową książkę. Może by ją tak zrecenzować? Dzięki wam za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Zaglądajcie do moich wcześniejszych filmów, które się pojawiają tutaj. No i widzimy się niedługo. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem. Oh. Czego tu zaczniemy? Od czego zaczniemy? Nie wiem. Musicie mi podpowiedzieć, od czego zacząć. Hashtag miłość.